Co tam, panie, w polityce? Dodam, co tam, panie, w medycynie. Jutro, jak już informowałem przed chwilą, odbędzie się kolejne posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i będzie tam rozmowa o ewentualnym zakupie szczepionek z Chin przeciwko COVID-19. Szukamy możliwości jak najszybszego zaszczepienia jak największej części populacji społeczeństwa polskiego, powiedział dziś rano minister Mariusz Błaszczak w rozmowie z Piotrkiem Goćkiem, który jest obecny także na antenie Radia Opole, a odbyło się to w sygnałach dnia radiowej jedynki. Czy poza mikrofonem pan minister coś więcej mógł powiedzieć, czy albo ci powiedział po prostu? Pewnie mógł, ale akurat minister Błaszczak należy do tych, którzy powściągliwi są w tych kwestiach. Natomiast no, to jest sprawa, której ja się przyglądam i przesłuchuję od dłuższego czasu. Z tego, co mi się udało ustalić, tak naprawdę negocjacje na temat poszerzenia puli szczepionek dostępnych w Polsce trwają już od momentu, kiedy ponad miesiąc temu okazało się, że dostawy w ramach tego unijnego dealu przygotowanego, podpisanego przez Komisję Europejską są mniejsze niż oczekiwano i działania ruszyły w dwie strony. Po pierwsze, działania dotyczą nowych graczy na rynku szczepionek ze świata zachodniego, bo przypomnijmy, to jest wyścig o olbrzymie pieniądze, nie tylko o zdrowie, i rozmaite inne firmy także biorą udział w tym wyścigu. Oprócz tych szczepionek, które już zostały dopuszczone do użytku, czekają na zezwolenie na wprowadzenie na europejski rynek kolejne, między innymi preparat firmy Johnson & Johnson, ale to nie jest jedyna szczepionka, również kilka innych firm przygotowuje własne propozycje. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego trzeba było w sekrecie już jakieś rozmowy wcześniej zacząć? Ano dlatego, że porozumienie Komisji Europejskiej bardzo wyraźnie mówi na temat, których producentów i jakich szczepionek zostało one zawarte. Natomiast żadne porozumienie ani żadne obyczaje nie zabraniają krajom członkowskim w nabywaniu szczepionek, które w tym porozumieniu nie zostały uwzględnione. To wykorzystują w tej chwili Węgrzy, to wykorzystują w ostatnich czasach Czesi, gdzie jest bardzo kiepska sytuacja, ponieważ jest bardzo wysoki wskaźnik obecnie zachorowań. Węgrzy, którzy kupili zarówno chińskie, jak i rosyjskie szczepionki, Czesi, którzy w tej chwili ściągają pilnie szczepionki rosyjskie. Nikt nie może im z tego powodu żadnego słowa złego powiedzieć, bo jak mówię, nie łamią tutaj żadnych porozumień. Więc to była jeden kierunek negocjacji, które są prowadzone. Drugi to jest kierunek chiński i tutaj niesłychanie ważna jest ta informacja o tym, że w sprawę zaangażował się prezydent Andrzej Duda. My bardzo rzadko mówimy o tym, co dzieje się na Dalekim Wschodzie, natomiast w Chinach fakt, że prezydent Andrzej Duda złożył tam wizytę bardzo szybko po tym, jak objął urząd prezydencki, po bardzo udanych rozmowach, Polska uzyskała tam bardzo, bardzo wiele. I znajdujemy się w ogóle w sytuacji, w której chyba relacje, co jest ciekawe, zarówno między Polską i Koreą, jak i między Polską i Chinami, są no, najlepsze od dekad, tak można powiedzieć. To się zresztą już sprawdziło też wtedy, kiedy na początku pandemii trzeba było dyplomatycznymi kanałami oficjalnie i nieoficjalnie na przykład starać się o to, żeby jak najszybciej sprzęt do walki z koronawirusem, do wsparcia służby medycznej mógł do Polski z Chin przylecieć. I to, że już w tej chwili oficjalnie politycy przyznają się koalicji rządzącej, politycy rządu do tego, że temat jest rozważany, że jesteśmy blisko podjęcia decyzji, to znaczy, że jesteśmy bardzo blisko finału tych zakulisowych negocjacji. To oczywiście jeszcze nie oznacza, że bardzo szybko się ta chińska szczepionka u nas pojawi. Będzie jeszcze musiała też, będą też polscy specjaliści, polscy lekarze musieli ocenić tak naprawdę, którą grupę osób powinniśmy tą szczepionką szczepić i z której szczepionki korzystać, bo Chiny mają tak naprawdę 4 szczepionki, z czego, z tego co pamiętam, 3 są oparte na chemicznie unieszkodliwionych fragmentach koronawirusów. To są tak zwane szczepionki inaktywowane. Jedna oparta na adenowirusach, która powinna być też na po jednej dawce, to jest CanSino.
Te poprzednie to jest Sinopharm, dwa różne preparaty i Sinovac. Kilkadziesiąt krajów już korzysta w tej chwili z tych szczepionek. Turcja, Meksyk, Filipiny masowo szczepią chińską szczepionką, a bliżej nas to jest Węgry, to są Węgry, Serbia. Więc myślę, że jesteśmy bardzo blisko tej decyzji. Sądzę, że chińska szczepionka może być wielkim wsparciem wtedy, kiedy przejdziemy już do szczepienia grupy poniżej 50 roku życia. Mm-hmm. Przypomnijmy, za moment rozpoczną się zapisy grupy 60-69 do szczepień, później 50-59. Chińskie szczepionki rekomendowane są dla osób między 18 a 59 rokiem życia, nie starszych, nie młodszych. No to czyli my obaj akurat się w tym przedziale mieścimy. Jeszcze jedno zdanie a propos szczepionek. Profesor Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pochwalił dzisiaj rządzących. Zresztą on jest doradzającym oczywiście w kwestiach koronawirusa, jest w tym zespole. No i pochwalił rząd, że zrobił wszystko, żeby te szczepionki ściągać. Nie poszedł w szaleńczą metodę szczepienia wszystkich naraz, tym co jest, i czekanie na drugie dawki. Bo są kraje, choćby Wielka Brytania, która szczepi tylko jedną dawką, jak największą liczbę obywateli. To prawda, ale Wielka Brytania była w o tyle łatwiejszej sytuacji, że nie musiała czekać na żadne porozumienia i ona mogła szybko domawiać szczepionki, więc tamten proces rzeczywiście trwał płynnie i nie było takiego wielkiego zagrożenia, że jak ktoś dostał tylko pierwszą dawkę, to okaże się, że na drugą nie wiadomo ile będzie trzeba czekać. Natomiast wewnątrz Unii Europejskiej problem polegał właśnie na tym, że samowolnie, jednostronnie koncerny farmaceutyczne zredukowały w pewnym momencie liczbę dostaw. No i teraz ci, którzy rzeczywiście postanowili to, co mieli, od razu zużyć jako pierwszą dawkę, później mieli potworny kłopot, bo nie mieli odpowiedniej ilości szczepionek, żeby podać dawkę drugą. W Polsce tego błędu nie popełniono. W Polsce od samego początku założenie było takie, i ono cały czas obowiązuje, że wykorzystujemy na pierwsze szczepienia połowę tego, co mamy, po to, żeby ta druga była odłożona na drugą szczepionkę, znaczy na drugą dawkę, którą dwa tygodnie później trzeba szczepionym podać. To jest bardzo mądre podejście do sprawy, choć oczywiście nie tak efektowne, bo gdybyśmy zaszczepili pierwszą dawką wszystkich, to moglibyśmy, znaczy wykorzystali w pełni cały zapas szczepionek na pierwszą dawkę, to moglibyśmy powiedzieć, o patrzcie, jak szybko, nie? Tutaj inni miliona, my już mamy 2 czy 3 miliony, prawda, szczepień wykonanych, no ale to nie o to chodzi, nie chodzi o to, żeby się część zmarnowała, nie o to chodzi, żeby później rozpaczliwie wysyłać kolejne monity, błagając o kolejne dawki. No tak, nie chodzi o w tym wszystkim o wyścigi, tylko żeby rzeczywiście systematycznie większą populację w każdym kraju zaszczepić. Na koniec tej pierwszej części naszego spotkania jeszcze wrócę do dzisiejszej porannej twojej rozmowy z ministrem Mariuszem Błaszczakiem, tym razem polityka. Minister Błaszczak o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy powiedział tak: jestem optymistą, sądzę, że mimo różnic walczymy wszystkie nieporozumienia. Czyli idzie ku dobremu w Zjednoczonej Prawicy? Ja powtórzę to, co mówiłem w zeszłym tygodniu. Mm-hmm. Jest taki dyplomatyczny język, którego się używa, mówiąc, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że atmosfera rozmów jest dobra, prawda? Dopóki te rozmowy nie zamieniają się w konkretne działania, to są rozmowy, a rozmowy mogą przebiegać na różne sposoby, a nawet jak przebiegają dobrze, to efekty też mogą być różne, wcześniej lub później. Co wiemy? Wiemy, że zapowiadano na ten tydzień takie spotkanie na szczycie trójstronne, to znaczy Kaczyński, Ziobro, Gowin, ale także inni ważni politycy Zjednoczonej Prawicy. Wiemy, że jesteśmy też już po spotkaniu, jak to się pięknie mówi, bilateralnym, czyli tylko Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro. Tak, bez dalej innych. Zobaczymy. Tak. Zauważmy, że ciekawy sygnał też daje tutaj Paweł Kukiz, który informuje, że jest po rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim, między innymi na temat sędziów pokoju.
No tak, też chciałem o to pytać, ale tutaj jakby więcej nie wiemy poza tym, że coś tam ustalono, ale wszystko się może zdarzyć, jak to mówił Kazimierz Górski, o którym będziemy jeszcze dzisiaj wspominali, bo dzisiaj ma, gdyby żył, setną różnicę urodzin. Piłka w grze po prostu, tak? I albo wygramy my, albo oni, jak mawiał Kazimierz Górski. Tak, zacytujemy jeszcze parę klasyków z tego, co mówił piłkarzom w szatni i w wywiadach do dziennikarzy, czyli też do słuchaczy i telewizorów, Kazimierz Górski. Pozostańcie Państwo z nami. Co tam w Pani w polityce? Południowa Loża Radiowa. Wracamy ponownie. Piotr Gociek, Polskie Radio, Tygodnik do Rzeczy i TVP Kultura oraz Piotr Moc. Jesteśmy z Państwem do godziny 13. Czas na politykę, jak zawsze we wtorek. I cóż my mamy teraz? Kolejny wywiad i kolejny festiwal ataków na rząd. Tak w skrócie można podsumować wywiad Donalda Tuska dla TVN24. Do krytycznych wypowiedzi byłego premiera na temat sytuacji w Polsce odniósł się natychmiast prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, który, jak przypomnijmy, że też od piątku nie ma dobrej prasy. Ten konflikt jakby... może nie konflikt, czyli ta sytuacja związana ze sprawą sprzed 11 lat jest chyba trochę podgrzewana jeszcze. Mimo to Daniel Obajtek próbuje się w jakiś sposób bronić i broni się faktami. Otóż przytoczę te fakty. W ciągu ostatnich 5 lat Orlen wypracował ponad 26 miliardów złotych zysku. Tymczasem w czasie 8 lat rządów PO-PSL było to łącznie 2,9 miliarda złotych. No liczby mówią za siebie, Piotrze. Tak odpowiedział wczoraj prezes PKN Orlen Daniel Obajtek Donaldowi Tuskowi po tym, jak w wywiadzie w TVN24 padły słowa, że Orlen trudno obecnie nazwać kwitnącą firmą. To jest trochę tak, że no, jak to kiedyś się mówiło, prawda czasów, prawda ekranu. I tu możemy dyskutować albo o opiniach, albo możemy dyskutować o faktach. No, zbyt często w mediach są dyskusje o opiniach. I zbyt często politycy dyskutują o opiniach i o emocjach, a trochę za mało dyskutują o faktach. Fakty są takie, że jak się spogląda na liczby, to nie tylko Orlen ma się czym chwalić, ale także wiele innych spółek Skarbu Państwa odnotowuje bardzo duże zyski, z których to zysków też, dodajmy, przeznacza bardzo dużo pieniędzy na rozmaite programy gospodarcze przygotowane przez rząd Mateusza Morawieckiego. Jak się patrzy na dane makroekonomiczne, to też się okazuje, że nieustannie gdzieś w czubie wyników w Unii Europejskiej się znajdujemy. Albo jesteśmy liderem, albo jesteśmy w gronie 3 najlepszych krajów. Dzisiaj na przykład, to jakoś też nie widziałem, żeby media podchwyciły tę informację, pojawiła się wiadomość o tym, że pandemia na przykład nie zaszkodziła polskiej polityce walki z luką VAT-owską, że z tego, co się działo w roku 2020, już teraz są wysuwane przez ekspertów wnioski, że ciąg dalszy zmniejszania luki VAT-owskiej nastąpi i że spodziewane tąpnięcie tutaj z kolei nie nastąpiło. I długo, długo moglibyśmy jeszcze mówić. Tak samo moglibyśmy mówić o wskaźnikach dotyczących bezrobocia, które cały czas w Polsce jest na bardzo niskim poziomie w porównaniu także z innymi krajami Unii Europejskiej. Jak sobie uświadomimy, że w Hiszpanii na przykład bezrobocie to jest 20%, a w niektórych grupach nawet więcej, a u nas mówimy o 5-6, no to są informacje, które przypominają, że jednak dyskutować należy o faktach, a nie o emocjach i nie o opiniach. A Daniel Obajtek jest na najlepszej drodze do tego, żeby Orlen po inwestycjach, które są teraz przygotowywane, czyli zakup sieci Ruch, zakup Imperium Medialnego Polska Press, czyli wielu tygodników, gazet lokalnych, jest przed budową systemu własnych automatów do odbioru paczek. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze więcej może być tych pieniędzy wypracowywanych przez Orlen. No to teraz przejdźmy do recepty na kryzys. Przedstawienie w sobotę przez polityków Platformy Obywatelskiej owej recepty na kryzys znów zaskoczyło pozostałe ugrupowania tworzące koalicję obywatelską, bo pomysły nie były z nimi konsultowane. Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że Platforma
Platforma nawet chciała firmować tę propozycję logo Koalicji Obywatelskiej, ale sprzeciwili się Zieloni. To nie pierwszy przypadek, że nie rozmawia się z koalicjantami, tylko szuka się gdzieś dalej, gdzieś indziej. Sprzeciwili się Zieloni wewnątrz i Zieloni na zewnątrz, moglibyśmy zażartować, bo Zieloni, czyli ta mikro jakaś frakcja, która znajduje się wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. Mówisz o PSL-u także potem. Nie, to od tego zaczynam. To jest ta tak zwana frakcja ekologiczna, chociaż raczej chyba lewacka powinniśmy powiedzieć, a właśnie później odezwali się Zieloni z zewnątrz, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, wskazując, że to są propozycje, które przedstawił Borys Budka, które już wcześniej PSL w postaci konkretnych projektów w Sejmie składał. Ja przyznam szczerze, nie mam zielonego pojęcia, czemu tak naprawdę ten festiwal dalej ma służyć po tej konferencji sprzed paru tygodni. No takie déjà vu mamy właściwie. Widać, że to było na prędce przygotowane. Było to na prędce przygotowane, było to średnio chyba przemyślane, bo gdyby było przemyślane, to Borys Budka nie powiedziałby na przykład, że obecnie władza produkuje bez ładu i składu mnóstwo aktów prawnych, bo dane, do których się odwoływał, to są akurat dane z lat 2012-2014, a wedle wyliczeń obecnych okazuje się, że w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości dużo mniej przyjmuje się nowych aktów i nowelizacji niż za czasów rządów Donalda Tuska. A ja przypomnę, że kiedyś też Donald Tusk krzyczał, kiedy właśnie zarzucano jego rządowi, że niewiele, to on mówił, że to nie chodzi o to, żeby mnożyć ustawy, że lepiej mądrze, prawda, i ten, że najlepiej nie ruszać prawa, że to wszystko bardzo powoli musi być ustalane. A jak się okazuje, to jednak to porównanie znów wypada niekorzystnie dla rządów Platformy Obywatelskiej. Jedyne chyba, co zostało ludziom w głowach po tej konferencji, to jest to, że Platforma Obywatelska chce otworzyć sklepy w niedzielę. Jest bardzo silne lobby w świecie wielkiego biznesu przede wszystkim, które próbuje na różne sposoby suflować w gazetach tego typu rozwiązania. Nie sądzę, żeby Polakom się to specjalnie podobało, ponieważ grono tych, którzy przyzwyczaili się już i przywiązali, odkryli urok wolnych niedziel, jest naprawdę duże i ja to widziałem natychmiast po wprowadzeniu tego zakazu też w dzielnicy, w której mieszkam, jak nagle w niedzielę okazało się, że ludzie zamiast pracować, zamiast stać za ladą w sklepach, mają co robić. Mogą po prostu iść na spacer z dziećmi, że zamiast siedzieć się z tymi dziećmi w galeriach handlowych, mogą pójść gdzieś do parku, na skwer, mogą się ustawić w kolejce do lokalnego, kultowego lokalu z lodami i rurkami, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Takie niektóre pomysły, jak na przykład zakaz zamykania całych branż, prawda, to są pomysły czysto populistyczne, no bo co to miałoby znaczyć, że gdyby na przykład pojawił się, mam nadzieję, że nie, tak, że gdyby nam się pojawił za miesiąc albo za 10 miesięcy albo za 10 lat jakiś jeszcze wielokrotnie bardziej zjadliwy szczep wirusa i trzeba było pilnie interweniować, to co, to rząd wtedy miałby powiedzieć, niezależnie od tego, kto wtedy będzie rządził, bardzo przepraszamy, chcielibyśmy wprowadzić pełen lockdown, ale niestety takie przepisy są przyjęte, że no niestety możemy tylko częściowo na przykład zamknąć niektóre brawa się, wszystkie możemy tylko i co dalej. Ale jak to słusznie skomentował profesor Henryk Domański, opozycja może mówić w tej chwili co chce, to znaczy może złożyć dowolną obietnicę, ponieważ za te słowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Tak, nic ich to nie kosztuje. Tak jest. Tak, nic ich to nie kosztuje, w odróżnieniu od rządzących, których jednak się na bieżąco z tego, czy dotrzymali słowa, czy nie, się rozlicza. Dobrze, to teraz piłka nożna. Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nich świat, można by tak sparafrazować tekst autobiografii Perfektu. Bo myśmy mieli trochę mniej lat, mniej, jak usłyszał tak o nich świat, prawda? Mieliśmy 8 lat, bo w 72 roku mistrzowie olimpijscy pod wodzą Kazimierza Górskiego. No, ja to nawet jeszcze parę lat mniej miałem, mhm. I bardzo zawsze żałowałem, że już, bo to, a to tylko kilka lat różnicy, że ja już jestem z tego pokolenia, dla którego
syny kadry Kazimierza Górskiego, który obchodziłby dzisiaj 100. urodziny, gdyby był z nami, że dla mnie mimo tych kilku lat dosłownie przesunięcia, to już była jakaś prehistoria, tak. Czarno-białe zdjęcia w książkach, które czytałem. Miałem takie okresy, że bardzo dużo czytałem książek o piłce, wspomnienia Gmocha, Strejlała, właśnie pierwszą książkę Kazimierza Górskiego z 75 roku pamiętam, a to przecież dosłownie było parę lat wcześniej. No dla mnie już tym definiującym sukcesy polskiego sportu kopanego wydarzeniem to były Mistrzostwa Świata w 82 roku, ale nie zmienia to faktu, że Kazimierz Górski pozostaje no chyba najbardziej godną podziwu postacią w dziejach polskiej piłki po II wojnie światowej. Nie tylko dlatego, że był dobrym trenerem, nie tylko dlatego, że miał szczęście, ale także dlatego, że każdy, kto czyta opinie o nim, wspomnienia o nim, było trochę takich książek i biografia, i zbiory wspomnień i tak dalej, widzi, że to był też bardzo ciepły człowiek, który świetnie potrafił ze swoimi podopiecznymi współpracować. Tak, zdecydowanie. Nie będę cytował tutaj wielu, bo oczywiście państwo znajdą te cytaty Kazimierza Górskiego. Podam kilka. Im dłużej my przy piłce, tym krócej oni. Proste? Proste. Czy piłka jest okrągła, a bramki są dwie, to jest klasyk klasyków. Oczywiście. Tak. Choć wśród specjalistów od piłki rzeczywiście te powiedzenia wówczas wzbudzały uśmiech, ale kryło się w nich wielkie zrozumienie futbolu. Prostego, bo to uważał Kazimierz Górski, ja też tak uważam, że jest to prosta gra, nie potrzeba filozofii. Potem jego następca, trener Jacek Gmoch w 78 roku próbował wprowadzać filozofię futbolu i skończyło się na 5. miejscu. Też wysoko, no bo tak to wyszło, ale mieliśmy... To, żebyśmy tak na najbliższych mistrzostwach świata skończyli, prawda? Mieliśmy mocny skład. Jacek Gmoch miał trochę też pecha, powiedzmy sobie szczerze, bo trafił na moment, kiedy już część piłkarzy drużyny Górskiego odnotowała obniżkę formy, a jeszcze nie weszła w pełni formy ta kolejna generacja, która z kolei... Z Bońkiem na czele. Tak. Z Bońkiem na czele, która prawda w 82 roku tak sobie dobrze radziła, ale też no powiedzmy sobie szczerze, z gigantami w 78 roku musiał się na mistrzostwach... No tak, Brazylia, Argentyna, mierzyć, oczywiście. ...mierzyć Jacek Gmoch i wcale tak źle Polacy w tych meczach nie wypadali. I popatrz, jak to się stało. Po wielu, wielu latach przybył na przykład taki trener reprezentacyjny do Polski jak Leo Benhaker i zaczął mówić na przykład, że trzeba posiadać piłkę, bo jak właśnie my mamy piłkę, to przeciwnik za nią biega, a jak my ją mamy, to możemy konstruować. Tak, prawda, gdzieś dalej, to słyszeliśmy dalej. Już, tak. No więc to nie jest tak, że odkrył Amerykę Leo Benhaker, słyszeliśmy w nowej wersji to, o czym Kazimierz Górski mówił długo, długo wcześniej. Ja się cieszę, kończąc wątek piłkarski, bo jest zacna okazja, Kazimierz Górski, mój syn, 30-latek, powiedział, że zazdrościłem ci zawsze, tato, Górskiego, Piechniczka, kadry Lubańskiego, Gadochę, Szarmacha, Gorgonia i Tomaszewskiego i Bońka, ale muszę ci przyznać, że doczekałem się ery Lewandowskiego, a myślałem, że już nigdy czegoś takiego jak ty przeżywać nie będę. Oczywiście... Różnica to jest taka, jest że drużyna jeszcze nic nie zdobyła tak naprawdę, jeśli chodzi o to jeszcze jest wszystko przed naszą kadrą. Ale zauważ, no jednak nawet w czasach Piechniczka czy w czasach Górskiego to było niewyobrażalne, tak, że możemy mieć piłkarza, który będzie uznawany powszechnie za najlepszego na świecie, że możemy mieć w Bundeslidze piłkarza, który bardzo blisko jest na przykład z pobicia słynnego rekordu Gerda Millera, 40 bramek w sezonie ligowym, ale nawet jak już talent Lewandowskiego się objawił, to gdyby ktoś powiedział 5 lat temu na przykład, słuchajcie, za 5 lat to będzie się mówiło tylko o paru piłkarzach jako topowych na świecie. Będzie się mówiło o Messi, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, prawda, już tam o Neymarze niektórzy zaczynają zapominać, prawda, ale jak się mówi Messi, Cristiano Ronaldo i Lewandowski, współczesne legendy piłki, no też by 5 czy 6 lat temu nikt w to nie uwierzył. Tak, a ja pamiętam też taką trójkę legendarną z lat 70., jak wymieniano jednym tchem Cruyff, Beckenbauer i Lato, król strzelców Mistrzostw Świata w 74 roku. Czas nas goni, ale jeszcze dwa zdania, jeśli Piotrze możesz, bo napisałeś świetną recenzję kreskówki. Kajko i Kokosz powrócili.
bardzo sympatyczna produkcja, która pojawiła się w serwisie Netflix. Wreszcie wypadałoby powiedzieć, bo pierwsze plany ekranizacji komiksów o Kajku i Kokoszu, czyli legendarnych dzieł Janusza Christy, to jeszcze były lata 80. Dokładnie. Potem na początku lat 90. nawet powstały animatiki, czyli takie wstępne animacje przygotowywane przez koncern Hanna-Barbera. Ten słynny amerykański koncern chciał we współpracy ze studiem w Bielsku zrobić taki serial na miarę Flintstonów czy Jetsonów i sprawić, żeby cały świat poznał naszych słowiańskich wojów. Później były rozmaite inne próby, nic z tego nie wyszło. Teraz wreszcie 26-odcinkowy serial powstaje, 5 odcinków już trafiło. Ja jestem zauroczony. Sympatyczna, prosta animacja, ocalony humor oryginału, bardzo fajna też obsada dubbingowa. Agata Kulesza to moja faworytka akurat, jeśli chodzi o obsadę. Ona świetnie tam w rolę czarownicy Jagi. I bardzo sprytny pomysł na to, jak to wszystko zrobić, znaleźli polscy autorzy. Są wśród nich uznani komiksiarze: Rafał Skarżycki, Tomasz Leśniak, Sławomir Kiełbus, ludzie, którzy za własne komiksowe projekty odpowiadali. Kiełbus i scenarzysta Maciej Kur rysują od kilku lat taki cykl Kajko i Kokosz, nowe przygody. I udało się. Krótko mówiąc, udało się. Mam nadzieję, że na świecie się ten serial też przyjmie, bo trafił do użytkowników Netflixa na całym świecie. To jest przesympatyczna rozrywka dla całej rodziny. Bardzo nam takich kreskówek dzisiaj brakuje. Polecał i rekomendował Piotr Gociek, Kajko i Kokosz. Króciutko tylko powiem, że chodzi o dwóch słowiańskich wojów, którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby obronić swój gród Mir Miłowo przed zakusami złowrogich zbójcerzy. Można język połamać. Na czele, którego tak, jak wiadomo, witamy hasłem: niech co krwawy hegemon, niech żyje. Niech żyje, tak. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za dzisiejsze spotkanie, jak co wtorek. Dziękuję pięknie. Kłaniamy się pięknie Państwu. Pozdrawiam również. Piotr Moc, Piotr Gociek. Wracamy za tydzień. Co tam, panie, w polityce? Radio Opole. Radio Opole.